Dobra. Dobra, nie widział mnie, nie widział mnie. To był X2.0. Co jest grane? Co on tu robi? Siemano widzowie, w poprzednim odcinku straciłem kontrolę nad XN2.0, tak, straciłem kontrolę nad XN2.0, to jest jakaś tragedia widzowie. Nie wiem co mam teraz w tym momencie robić, ponieważ tak naprawdę moja największa broń stała się w tym momencie bronią, nad którą nie mam totalnie żadnej kontroli. Co ja z tym zrobię? Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia co ja mogę z tym zrobić, jedyne co to mogę znaleźć tego X-a. W sensie mogę na zasadzie, że będę go szukać, że to jest jedyne co mogę zrobić. Jak go znajdę, to mogę szukać sposobu jak go zneutralizować, czy zdezaktywować. Nieważne, w każdym razie kliknęliśmy ten przycisk na górze, przynajmniej Dave go kliknął. I on na moment się uspał, ale tylko na moment, ponieważ chwilę potem znikł z miejsca, w którym wcześniej widziałem, że został wyłączony. Więc nie wiem totalnie co się z nim teraz dzieje, nie wiem czy on działa, czy ktoś go ukradł i w tym momencie coś z nim robi. Tego nie wiem totalnie. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie dzisiaj postaramy się to ustalić, czy ktoś mi go porwał, czy jednak on jakoś odzyskał jakąś siłę, czy coś. No nie wiem, może już jest na tyle potężny, że on nie potrzebuje zasilania. Nie wiem, totalnie tego nie rozumiem. W każdym razie na samym starcie widzowie, łapka w górę i subskrypcja. Kto zostawia łapkę w górę, ten jest prawda szef. A kto nie zostawia łapki w górę, ten nie jest szef widzowie. No i tak samo szefem jest ten, kto wbija na serwer kidowice.pl, ponieważ tam wraz ze mną i z Dave'em można zagrać na fajnych trybach. A już za niedługo nowy tryb, nie będę mówić jaki. Wysprzęgliłem się na plusie, więc serdecznie zapraszam na plusa. Na dzisiejszym odcinku możecie usłyszeć jaki to jest tryb, więc jak jesteście ciekawi to wbijcie tam. Dobra, no genialny marketing w moim wykonaniu. Dobra, słuchajcie, dobra, to nie ma czego się śmiać. Jesteśmy naprawdę w porządnych tarapatach. Trzeba ustalić gdzie w tym momencie jest X2.0. Ja muszę na pewno tak, zrobić sobie porządek w ekwipunku, bo mnie zaraz wykręci jak ja będę miał dalej tyle syfu ze sobą noszonego. Wywalmy to, tu jest jakaś książka, książkę też wywalmy. To nie jest nam potrzebne. Amunicja mi się kończy, amunicja. Okej, dobra. To nie jest dobry znak, to nie jest zdecydowanie dobry znak, że mi się kończy amunicja. Potrzebujemy więcej papieru, jakbyśmy musieli jakieś zdjęcie zrobić. Więc o, mamy tu nawet papier, idealnie, więc weźmy go. Amunicja nam się kończy, więc amunicję musimy zdobyć. Ja powiem wam szczerze, że chyba mi się w ogóle całkowicie skończyła ta amunicja. Że ja chyba w tym momencie muszę stwierdzić, że nie mam następnej amunicji. Ale wiecie co, ja znam takie miejsce, w którym ta amunicja była. I sprawdzę, jeżeli tam to jest, to słuchajcie, no podkradnę. Ja wiem czyje to jest, mam nadzieję, że mi wybaczą. Jakby co widzowie, to nie widzieliście tego, że ja takie coś zrobiłem. To jest tutaj, mi to kiedyś Dave pokazał, nie? Dobra, lądujemy na dół i zobacz. Co jest grane, dlaczego tu są miksy w tych świniach? Dobra. Teraz się nie, nie ma amunicji tu, o nie jest, ale... Nie, ja nie, nie ma tej co ja potrzebuję. A dobra, czy jest jakaś inna broń, którą mógłbym wziąć tutaj do walki? No są inne bronie, ale... Ale jednak, kurczę, przydałoby mi się ta basicowa. Czekajcie, sprawdzę. Dobra, zostawiam te stwory chyba tutaj, bo nie chcę mi się z nimi lać. Czy jest, jest basic. Jest, bierzemy to. To jest ostatnia tak naprawdę amunicja. Nie wiem, czy ktoś ma jeszcze ten, czy nie. No bierzemy to stąd i tak stąd. Nikt tego nie brał nigdy chyba. Chyba tu zostawi. Dobra, wiecie co? Niszczę was stąd, bo chcemy mieć spokój od was, więc musimy zniszczyć całkowicie waszą... Ej, one są jakieś silniejsze. One są jakieś silniejsze. Co jest grane? Dlaczego ja tyle muszę bić? Nie trzeba było ich tyle bić. O, nie. Rozwaliłem to. Jak ja to zrobiłem, że to rozwaliłem? Dlaczego ja rozwaliłem ten murek? Jak to się stało? Nie. Proszę, zostawcie mnie. Nie, nie jest dobrze. Dlaczego ja ten murek rozwaliłem tak na strzała? One to rozwaliły, one mają... Fajnie. Dobra, nie wiem widzowie co to się odwaliło, no wywaliłem się jak, prawda, no, jak, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no jak frajer się wywaliłem po prostu. No i to jest tylko i wyłącznie mój błąd co tam zrobiłem, ale dobra, mamy amunicję, to jest najważniejsze. Dobra, możemy ruszyć w takim razie na palionowo, żeby poszukać czy gdzieś tutaj się nie ukrywa ten X2.0. Tam, no kurczę, ja tam, o nie, wiecie co się stało, ja tam wypuściłem te świnie, one stąd uciekną. Dave wyszedł z gry, on był w ogóle tutaj na tym, na palionowie, nawet nie widziałem. Ale one, dobra, no trudno, rozproszą się tam te świnie. No, będzie, zwalimy to na te X-y, które tam były, że to ich wina. Dobra, słuchajcie, musimy się rozejrzeć. Dobra, tutaj widzę, że te X-y, one za każdym razem okupują każdy most. O nie, tu jest jakiś ziomuś. Dobra, zostaw mnie. Zostaw mnie, dobra. I teraz tak. Cios chciałem powiedzieć. Cios. Uwaga, pyk. No co jest, nie mogę go uderzyć. No. Chodź tu. Dobra, no ten był jakiś słabszy. Tamte były silniejsze, co jest nie tak? Biję mnie przecież 3 dni. Dobra, to jest nienormalne, że tamte X-y były takie mocne.
Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Może tak, wiecie co bym sprawdził? Przede wszystkim sprawdziłbym, czy ten X2.0 nie jest w tym momencie może w willi szefów. To trzeba sprawdzić, ponieważ tam wiemy, że następuje klonowanie X-ów. Jeżeli zobaczymy, że tam teraz są X-y z niebieskimi oczami, całkiem możliwe, że mutant je przejął i wtedy mamy bardzo duży problem. Ale dobra, zerknijmy. Jest mutant tam dalej, dobra. Czy one mają niebieskie oczy? Nie, czerwone. Tutaj nic się nie zmieniło. Dalej produkcja jest tylko i wyłącznie tych X-ów czerwonych. Nie widzę żadnego z niebieskimi. Więc chyba możemy być o to na razie spokojni. Oznaczałoby to, że albo oni nie mają już tutaj miejsca, w którym klonują i to jest tylko jakieś takie... Albo klonują tutaj te X-y czerwone, a może niebieskie już gdzie indziej. Właśnie trzeba by było, wiecie co, sprawdzić pod domem taty hejtera. Tam by też trzeba było sprawdzić, czy tam przypadkiem nie ma X-a. 2.0 zcięł mi się Minecraft, o dobra. Już myślałem, że gdzieś uderzę znowu w jakąś ścianę niemiłą. Dobra, zejdźmy tam na dół, zobaczymy, czy tam przypadkiem się coś nie dzieje. Warto takie rzeczy sprawdzać, ponieważ nigdy nie wiadomo. No, aczkolwiek ten dom jest tak zrujnowany, że szczerze wydaje mi się, że tutaj już się totalnie nic nie będzie działo, ale lepiej sprawdzić. Lepiej sprawdzić, żeby mieć pewność, że tutaj na pewno jest święty spokój. Więc sprawdźmy to. Przechodzimy tu, rozwalmy to łóżko, rozwalmy już tylko jeden blok, bo tylko tyle potrzebujemy, żeby zejść na dół. Szybko tylko trzeba sprawdzić, czy tu się coś dzieje. Uwaga, 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 uwaga. Cisza. Nie ma nic. Dobra, to miejsce jest chyba zdecydowanie opuszczone. Chyba w tym miejscu już oni nic nie robią, ponieważ tutaj już od dawna nie widziałem żadnych zmian. Naprawdę, to jest wszystko ciągle tak samo, więc wydaje mi się, że możemy zaakceptować fakt, że ich po prostu tutaj już nie ma. Olali całkowicie to miejsce i przejęli naszą willę. Szkoda, ponieważ nie podoba mi się to. To jest nasza willa w końcu. No ale jednak rzadko bywamy w tej willi ostatnio i to było idealne miejsce, żeby to zrobić, no bo ostatecznie my tam w ogóle nie przychodzimy. A jeszcze ten tunel, który prowadzi do Palionowa. To jest naprawdę, to jest ciężka sprawa. Ten, co jest pod ratuszem, patrzy. Właśnie, możemy sprawdzić ten tunel. Mi się wydaje, że ten tunel może być, że tak powiem, może nieznaczący, ale wiecie, może akurat, o nie, tutaj te X-y, czekajcie, to oblećmy jakoś tak, żeby tam się dostać i tak dalej. Czekajcie, wlećmy sobie tutaj. Dobra, tu przelatujemy. Dobra, jesteśmy w ratuszu. I teraz tak, dobra, zobaczmy tak, przejrzeć trzeba ratusz, czy tu na górze się nic nie dzieje, Co to jest za... Co to jest? Słyszycie te kroki? Co jest grane? Dobra, nie widział mnie. To był X2.0. Co jest grane? Co on tu robi? O nie. Słyszał mnie czy coś? Nie, dobra, poszedł. Poszedł sobie. Nie, jest. Jest, dobra. Ej, dobra, dobra, wiem gdzie on jest. On już całkowicie steruje sam sobą w tym momencie. Nie mam nad nim żadnej kontroli. Dobra, czekajcie, przejdźmy sobie tutaj, musimy zrobić mu jakieś zdjęcie. To jest konieczne. Więc róbmy tak. No, musimy przejść tędy. On tutaj siedzi gdzieś, czekajcie. O, dobra, widzę go. O nie, dobra, żeby tylko nie zobaczył. Dobra, tu jest idealne miejsce na zrobienie zdjęcia. Dobra, ściąga tą erytrę. Dobra, mamy jego zdjęcie. Dobra, mamy jego zdjęcie. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Przegląda te skrzynki. Dobra, zobaczmy. Dobra, coś tam kombinuje. Ej, czy on teraz... Nie, on... To jest jakaś tragedia w tym momencie. Ja rozumiem, że skoro on tutaj sobie tak chodzi po prostu, tak i nic go, że tak powiem, nie atakuje, całkiem możliwe, że on jest pod kontrolą teraz... Taty hejter, o Boże, dobrze, że ja poszedłem z tamtego balkonu, nie? Bo jakby tam przyszedł teraz, to byłby cyrk. Ej, dobra, nie, straciłem nad nim kontrolę, on teraz jest na 100% pod... Czy on idzie tym murkiem? Nie, dobra, już myślałem, że on idzie tym murkiem, żeby sobie obejść to dookoła, dobra. Git, on gdzieś idzie teraz w tym momencie, ale totalnie nie wiem, straciłem... O, jest tam, dobra. Widzę go. No dobra, no mamy dobre miejsce do skitrania się. O nie, on niszczy te bloki. Te anti-X-y niszczy. O nie, dobra, on jest na 100% po ich stronie. Nie, no co to ma być, że ja tworzę tak potężnego X-a i on po prostu, nie wiem, przechodzi na stronę wroga. Patrz, Creeper idzie. Co mu Creeper zrobi? Czy Creepery go atakują? A, chyba idzie za nim, chyba chciałby się... Co jest grane, te Creepery. Dobra, nawet Creepery chcą zabić tych X-ów. Dobra, to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Ale to oznacza, że ten X jakby wygląda na dobrego, dlatego go chcą moby zniszczyć. A on tak naprawdę, no, może on jest dalej dobry, kurczę, no w sumie nie wiem. Dobra, przyszedł tu znowu na górę. Przyszedł tutaj, dobra, wychodzi sobie po tym. Nie, no dobra, to jest jakaś tragedia, wiecie co, ja mam pomysł. Musimy tak, pamiętacie tutaj tą moją bazę? Robimy to. Przechodzimy tu szybko, musimy wykorzystać tą bazę znowu, bo ona nam się znowu przyda. Dobra, tu wchodzimy. Co tu robi X?
Ale się wstraszyłem. Ty, on nic nie robi, nie idzie do mnie. Zbagował się na tyłuszku. Ha. Łatwo z tobą. Dobra. Dobra, robimy tak. Robimy tak. Robimy tak, robimy tak. Dobra. Jesteśmy tutaj. Co jest? Słyszę, jak ktoś niszczy szyby. Co jest? Jakie szyby się niszczą? Co jest grane? Nie wiem gdzie, ja słyszę, że tu się gdzieś... A tu jest, przy portalu. Patrzcie, ja go widzę na skraju. Robimy zdjęcie. Dobra, zostało zrobione zdjęcie. Wiemy, że coś przy portalu robi. Czy oni coś ukrywają w nederze? O co chodzi? O co tutaj chodzi? Czekajcie, zrobię tak. Nie no, nie jestem w stanie tak zobaczyć tam. A tu? O, nie, zniszczył ten portal. Zniszczył ten portal. Czy on tam wszedł do drugiej... Kurczę, ja nie wiem, czy on tam wszedł, czy on tam nie wszedł. Nie no, my tutaj tak mało widzimy z tego domku, że to jest jakaś tragedia. Czekajcie. Rozwalmy to. Rozwalmy to. Dobra. Jeden do góry, drugi do góry. Dobra, jesteśmy na dachu. Nie wiem, czy on tutaj... Jest. Dobra, jest. Był tutaj. Dobra, robimy tak. Dobra, stąd będziemy teraz to nieco widzieć. Rozwalił... Dobra, to nie jest dobry pomysł tutaj tak się wychylać. Dobra, wiecie co, nie będę ryzykować. Muruję to tutaj, murujemy to i to potrzebujemy, nie wiem gdzie, ale to murujemy tu, zamykamy. Tutaj jest, on jest w tym domu. On jest w tym domu. Rozwalił jakieś okno. Nie, dobra, mam pomysł, robimy tak. Elytra. Dobra, szybko. Wracam z powrotem na chatę. Nie, to jest nie do... Tam było już zbyt niebezpiecznie, widzowie. Nie mogłem tam dalej siedzieć. Nie wiem, jakie ma intencje ten X. Muszę się przed nim ukrywać. On moim zdaniem to on jest po stronie taty hejtera i tego całego mutanta i hejtera. Nie, no to jest jakaś tragedia. Straciłem najpotężniejszego X-a, którego stworzyłem na Palionowie.